Dzisiaj ewidentnie bohaterem zostaje cała drużyna, nie tylko ja. Każdy z nas dzisiaj dawał z siebie wszystko, jak było widać to na torze i bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj naprawdę pracowaliśmy świetnie w parkingu, jak i poza parkingiem na torze, więc mogło być troszkę lepiej. Nieszczęsny upadek Krzysia, któremu było na pewno bardzo ciężko po takim mocnym uderzeniu wrócić, ale próbował, jechał do końca zawodów i wielki szacunek dla niego za to, że chciał nam pomóc jak najbardziej i na pewno to zrobił. Brakowało mnie gdzieś tych wygranie biegów, także jestem zadowolony, że wygrałem kilka biegów dzisiaj i naprawdę czuję się bardzo dobrze w dzisiejszych zawodach, bo był piekielnie szybki, wiem. Także dziękuję kibicom i w 15 biegu robiłem wszystko, żeby nie dojechać tylko czwartym, dojechać trzecim. Także wszystko zrobiłem i dziękuję wszystkim kibicom, dziękuję mojemu teamu, dziękuję mojej rodzinie, także jedziemy do przodu. No nie ukrywajmy, że prowadziliśmy 10 punktami, ale wszystko na spoko, widzieliśmy, że jedziemy z Unią Leszną, najlepszy za klubem chyba zespołem od 2-3 lat w Ekstralidze. I tu nie ukrywajmy, że widzieliśmy, że kiedyś te armaty odpalą i odpaliły, ale udało się wyrwać ten jeden punkt, nas to bardzo cieszy jak zwycięstwo, bo naprawdę chłopacy powalczyli. Wielkie uznanie dla Krzycha Burzyńskiego, który po takim uderzeniu jechał jeszcze praktycznie 3 biegi, tak, i to wielki szacunek dla tego chłopaka. Jakie to uczucie? No na pewno dużo lepsze by było, jakbyśmy utrzymali ten wynik, który utrzymywaliśmy przez większość zawodów. No ale jest punkcik, jest się z czego cieszyć. Przyjął lider tabeli, który jeszcze nie oddał punktu, traci pierwszy punkt w Grudziądzu. W sumie można wspomnieć mecz z zeszłego roku, gdzie dostaliśmy totalne lejty, a w tym roku postawiliśmy czoła i pokazaliśmy walczącą drużynę na torze. Podeszliśmy do tego spotkania spokojnie, przed zawodami, 3 godziny przed zawodami się wszyscy spotkaliśmy, porozmawialiśmy sobie z prezesami, prezesi zaprosili nas na spotkanie, wyjaśniliśmy właśnie sobie, że w takiej sytuacji poprawić tę komunikację, dzisiaj się udało to zrobić i widać było, że było scalona cała drużyna, także bardzo się z tego cieszymy. Każdy z nas chce wygrywać, staramy się tworzyć jak najlepszą drużynę, no każdy dzień nie jest taki sam i zawodnicy również wracają po długich trasach. Więc trzeba to zrozumieć. My staramy się robić w parkingu najlepszą robotę, jaką potrafimy i na torze, a że czasami nie wychodzi, to już niestety taki bywa sport i może stety, bo są mi również niespodzianki. Nie myślałem o tym, że nie wyprzedzi. Po prostu było cały czas w głowie, żeby muszę wyprzedzić i koniec. I to robił dla mnie większe znaczenie w biegu, bo ja wszystko robiłem to, żeby wyprzedzić na samym ostatnim metrach. Mamy bardzo silnych 5 seniorów. No dzisiaj troszeczkę juniorzy pojechali sobie, ale wiadomo, to są najlepsi juniorzy. Są wicemistrzowie świata i mistrzowie świata, więc ciężko jest z nimi wygrywać, ale chwała chłopakom za walkę dla juniorów. A seniorzy pokazali dzisiaj wielką klasę i wielkie uznanie dla całej drużyny. Na każdy mecz, który jedziemy, staramy się robić jak najlepszy wynik i staramy się wywalczyć jak najwięcej punktów. Zobaczymy, co będzie. Nie ma co myśleć aż tak do przodu. My się przygotujemy do tego meczu jak najlepiej. Przed nami różne inne zawody, na których trzeba się teraz skupić. Bo my jesteśmy też mocni. Także mam nadzieję, że awansujemy do play-offu w tym roku.